Dla wrocławian początek sezonu nie należy do udanych. W pierwszych trzech meczach musieli uznać wyższość rywali, a za przeciwników mieli drużyny na dzień dzisiejszy dobrze sprawujące się w rozgrywkach. Górnik, Sokół i MKS Kalisz. Bardzo źle pański zespół rozpoczął rozgrywki, doznając w trzech pierwszych kolejkach trzy porażki. Jaka jest przyczyna takiego bilansu? Młodość. Mamy najmłodszy zespół. Mamy zespół, który tam ma średnią wieku około 18-19 lat. No i my gramy bardzo nierówno, no tak jak młodzi ludzie. Więc wydaje mi się, że potrzebujemy czasu, żeby oni okrzepli, nabrali doświadczenia i wtedy jesteśmy w stanie wygrywać. W poprzednim sezonie dwukrotnie w meczach derbowych był górą Śląsk-Wrocław. Doralowcy na pewno będą chcieli się zrewanżować za obydwa spotkania. Pierwszą bardzo nieudaną we własnej hali i drugą przegraną w ostatnich sekundach na skutek własnych błędów i niekorzystnych decyzji sędziów. Fakt, że w zeszłym roku dwa razy ta drużyna z nami wygrała, dzisiaj to jest zupełnie inna drużyna. Kluczem jest niezlekceważenie przeciwnika, podejście w pełni skoncentrowane od pierwszych minut. Jeżeli to nam się uda, to myślę, że będziemy na dobrej drodze, żeby ten mecz wygrać. Na pewno w poprzednim sezonie Śląsk inaczej wyglądał, jeśli chodzi o skład, i tak samo Kłodzko wyglądało. Dzisiaj Kłodzko ma zdecydowanie lepszy zestaw osobowościowy, natomiast my mamy zespół młodszy, kilku zawodników odeszło, przeszło do innych klubów starszych, więc będzie ciężko, ale mówię, to jest tylko sport. Pierwsza kwarta była wyrównana. Zespół gospodarzy dobrze się bronił, ale goście punktowali dzięki dobrej skuteczności rzutowej na linii 6,75 metrów. Rozpoczęło się od prowadzenia 4-0 dla miejscowych, ale później 11-7 i 17-13 wygrywali wrocławianie. Jednak ostatnie dwie minuty należały do doralowców, którzy zdobyli 6 punktów z rzędu i na przerwę schodzili prowadząc w tej kwarcie 19-17. Do połowy drugiej kwarty utrzymywał się stan remisowy. Od 15 minuty Kłodczanie rzucili 17 punktów przy 6 Śląska i na przerwę schodzili wygrywając tą kwartę 47-36. No według mnie no tak średnio to nam poszło w naszym wykonaniu, widać tutaj po wyniku. No i myślę, że teraz się odbudujemy, dostaliśmy tutaj za przeproszeniem okrzyk taki solidny. I odbudowujemy się i teraz zobaczymy. Następna połowa, następne dwie kwarty tutaj pokażą i zweryfikują. No na razie zespół Śląska stawia nam opór, głównie rzutami ze 3 punkty. Staramy się to niwelować obroną strefową. No zobaczymy, to jeszcze dwie kwarty na razie prowadzimy, ale nie może nas to uśpić. Musimy teraz w trzeciej kwarcie odważnie zagrać i przewagę zbudować dużo większą. W przerwie spotkania odbyła się uroczystość, w której burmistrz Kłodzka Bogusław Szpytma z okazji 10-lecia kłodzkiej koszykówki podziękował wiceprezesowi klubu Jerzemu Sierakowskiemu za dotychczasowy wkład i wspomaganie koszykówki. Jerzy Sierakowski od 10 lat sprawuje pieczę nad zespołem Dorala ZK Mynysy Kłodzko. Po prostu wierzyć się nie chce, ten czas tak biegnie szybko. Wydawało się, że to kilka lat zaledwie, to już 10 lat. Gratulowałem dzisiaj prezesowi Sierakowskiemu, bo ja myślę, że to jest w dużej mierze jego zasługa, jego pasja, jego zaangażowanie. Między innymi finansowe, bo nie ukrywajmy, no bez tego nie byłoby w Kłodzku ligi. Chcę pogratulować i serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy tworzyli tę ligę, zręby tej ligi. Panu sędze Jarkowi, mojemu koledze ze szkoły, w której razem pracowaliśmy, panu Darkowi Dietrichowi, bo oni budowali te pierwsze składy. Zresztą Czesiek Radwański gra do dziś. Odbyła się również dodatkowa uroczystość, w której przedstawiono najmłodszych adeptów mini koszykówki z klubu MKS Nysa Kłodzko. Sponsorami mini koszykówki jest nasza stacja Telewizja Kłodzko, dom finansowy oraz firma Mobiltel wraz z rodzicami, którzy ufundowali dla zawodników profesjonalne stroje sportowe na zawody. Będziemy wspierać każdą nową inicjatywę sportową, bo wychowanie przez sport to jest jedno z najbardziej sensownych wychowań. Problem polega tylko na tym, że zaczyna nam brakować miejsca na sali. Tu treningi trwają właściwie do 10 wieczorem od wczesnych godzin rannych. No ale będziemy musieli z tym też się zderzyć i może trzeba będzie w mieście wybudować następną salę, halę sportową. A jakie są szanse? Szanse są, bo planujemy taką halę zrobić przy szkole numer 6. To na pewno odciążyłoby, bo tam część młodzieży popołudniami mogłaby trenować. W dalszej części spotkania utrzymywała się przewaga punktowa. Ponad 10 punktów na korzyść doralowców. W 28 minucie MKS prowadził różnicą 15 punktów, 66-51. Udało nam się zatrzymać na atakowanej desce przeciwnika, bo tylko 3 zbiórki w ataku to jest coś, co chcieliśmy osiągnąć. Atak szybki
Też myślę, że moi zawodnicy organizowali się nieźle, szybko wracali. Te punkty z ataku szybkiego, które Śląsk zdobywał, to zdobywał po naszych stratach. W takich akcjach ciężko się wraca do obrony. Wrocławianie zniwelowali część strat i w 38 minucie przegrywali już tylko 77-84. Jednak zespół z Kłodzka nie dał sobie wygranej odebrać, zwyciężając ostatecznie to spotkanie 86-77. Doświadczenie wzięło górę, bo jak to z młodzieżą, gramy dobrze przez jakiś fragment gry, żeby za chwilę popełniasz to takie szkolne błędy, które przy tak doświadczonym zespole, jakim jest Kłodzko, no są jakby punktowane w bardzo prosty sposób, no i przewaga wtedy rośnie na naszą niekorzyść. Dążymy do tego, żeby utrzymać pasę zwycięzcy jak najdłużej, chociaż to nie jest celem samym sobie. Celem jest dobra gra w obronie, bo to jest drużyna, która dzięki dobrej obronie ma się budować. Dzisiaj wiele razy to udowodniliśmy, że dobrą obroną jesteśmy w stanie wyprowadzić atak szybki, łatwiej nam się później gra też w ataku pozycyjnym. I to jest, jeżeli będziemy dobrze bronić, atakować deskę, dzisiaj znowu zrobiliśmy 18 zbiórek w ataku, jeżeli te rzeczy będą nam wychodzić, no to myślę, że w każdym meczu w tej lidze będziemy walczyć o zwycięstwo. Dla koszykarzy Nysy była to trzecia wygrana w trzecim meczu ligowym. Za tydzień Doralowcy zagrają na wyjeździe z Basketem Suchy Las.